Dzień dobry, Jan Piński, e, witam na moim kanale. Moimi Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wroński. E, prawie trzy dekady w służbach, e, wywiad wcześniej, e, kontrwywiad zaczynał w Służbie Bezpieczeństwa, pozytywnie zweryfikowany. A dziś, e, drodzy Państwo, e, rozmawiamy... Przede wszystkim o ustawie o mięśnie armatnim, bo to jest Pańskie określenie, Panie Pułkowniku, więc niech mi Pan powie, co to jest i dlaczego o mięsie armatnim i kto chce z nas zrobić to mięso armatnie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, mam przed sobą tekst ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny. Opublikowane w Dzienniku Ustaw 2024-248, to jest akt obowiązujący, wersja od 23 lutego 2024 roku. Możecie to znaleźć, pozycja 248 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, to jest obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024. To jest konieczne, proszę Państwa. Aby się Państwo to wiedzieć zdać, bo możecie sami to przeczytać. Problem polega na tym, że ustawa się szumnie nazywa ustawą o broni ojczyznej. I prawie nikt jej dokładnie nie przeczytał. O co, tam w, tym, o co w tej ustawie chodzi? Otóż, czy, proszę Państwa, dział pierwszy. Wystarczy przeczytać dział pierwszy. Ja nie będę Państwu czytał tego wszystkiego, bo przecież to jest dość długa ustawa i nie chcę nudzić. To jest artykuł pierwszy przedmiot regulacji. I z 21 punktów tego artykułu. Wszystkie dotyczą tylko i wyłącznie mobilizacji, czyli mówiąc prosto, jak zagonić ludzi do wojska. W ustawie nie ma ani słowa na temat ochrony ludności cywilnej, obowiązków działania na rzecz właśnie ochrony ludności cywilnej, sposobów zagospodarowania to brzydkie słowa, ale innego nie znam tej, że ludności cywilnej na wypadek w. To jest tylko ustawa, w której się mówi wprost o, o tym, że każdy musi, oczywiście to nie jest, jest bezdyskusyjne, obowiązek obrony ojczyzny jest bezdyskusyjny, nie o to chodzi, ale obowiązek obrony ojczyzny, ale obrona ojczyzny polega również na całkowitym mobilizacji społeczeństwa walczącego i tych, którzy nie mogą z różnych powodów i nie będą walczyć, to właśnie obrony tej ojczyzny. Tego nie ma w tej ustawie. W tej ustawa całość. Jeżeli się tą ustawę po prostu dokładnie przeczyta, to wychodzi na to, że każdego zaganiamy do woja, dajemy mu coś w rodzaju broni i każdy ma praktycznie iść na pierwszą linię, walczyć i najlepiej to zginąć od razu, proszę Państwa. To jest to, co Błaszczak powiedział 300 tysięcy żołnierzy. Dlatego nazwałem to ustawą o mięsie armatnim, ponieważ ja wcale ja tutaj nie widzę nic takiego, co by służyło naprawdę obronie ojczyzny. I tu nie ma ani słowa na temat Dróg ewakuacyjnych, przygotowania władz lokalnych do dróg ewakuacyjnych, do zabezpieczenia źródeł wody, do zabezpieczenia łączności pomiędzy tymi ludnością cywilną, do zabezpieczenia ewakuacji z jakichkolwiek miejsc zagrożonych, pomocy, pomocy lekarskiej, medycznej, sanitarnej, punktów medycznych, punktów żywitościowych, pilnowania porządku. Nie, to wszystko służy, żeby na przykład, jeżeli się mówi coś na temat władz cywilnych, to one mają na przykład rekwirować samochody i dostarczyć wojsku. Tylko tyle. Tylko tyle, proszę Państwa. To jest to, nazywać to ustawą o obronie ojczyzny, jest bzdur. Dlaczego o tym mówię? Bo ja mówię o tym od dawna, ponieważ to budzi ogromne kontrowersje. Wielu ludzi niezbyt rozumie, o co chodzi w ogóle w samym słowie obrona ojczyzny. Obrona ojczyzny to nie jest tak, że my wyślemy jakichś żołnierzy, swoich znajomych, synów, braci, wyślemy na front i będziemy patrzeć sobie w telewizji na to jak, to, jak na tym froncie idzie i czasami płakać, bo ktoś zginie albo ktoś zostanie ranny. To nie jest tak, proszę Państwa. To nie jest tak. Nie widzę tutaj również żadnych, żadnych punktów, które wyznaczą jakiekolwiek jednostki wojskowe właśnie do administrowania ludnością cywilną razem z władzami. Cywilnymi. Z tego wynika, że w tym momencie wojsko całkowicie przejmuje kontrolę, a reszta się zupełnie nie liczy. Nie ginie, proszę państwa. Jest wiele takich rzeczy. Niestety ta ustawa wyprodukowała szereg szereg paranoicznych wręcz historii, o tym chciałem powiedzieć również przede wszystkim, bo mamy tutaj coś takiego, gdzie straż komenda główna państwowej straży pożarnej opublikowała aplikację która k, k, aplikację, proszę Państwa, i to jest na stronie niebezpiecznik.pl też, też aplikację pod tytułem e, Miejsce doraźnego schronienia, dane CSV, miejsca doraźnego schronienia. Chodzi o schrony w okolicy. Proszę Państwa, to jest aplikacja dla samobójców. E, nie wiem, czy ma nieba nie, nie chcę wymieniać tutaj e, nazwiska nazwisko, od nazwiska osoby, która zwróciła na to uwagę, ale ma absolutną rację. E, ma absolutną rację, bo rzeczywiście ja tą aplikację sprawdziłem. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś myśli, że głównie to polega na tym, uciekaj do piwnicy. Ja mieszkam w miejscu, w którym które będzie ze względu na położenie tego miejsca i na sąsiedztwo, będzie bombardowane jako pierwsze, bo to byłby główny cel, chodzi o przerwanie łączności, w tym również łączności radiowej. Ucieczka u mnie do schronu powoduje, że zginę pod tym. Schronu. Ucieczka u mnie do piwnicy. Polega na tym, że to, znaczy to jest samobójstwo. Cały, cały, cały budynek złoży się na mnie, w środku są, w piwnicach są podłączenia gazu, podłączenia wody, które prawdopodobnie wybuchną bardzo szybko. I tak to jest wszędzie. Jak popatrzymy na niektóre miejsca, które oni proponują, to to jest przerażające. Używanie tej aplikacji i zgadzam się również z twierdzeniem, że autorzy tej aplikacji, ci, którzy to wymyślili za państwowe pieniądze, powinni stanąć przed sądem. Oczywiście, proszę Państwa, nie jest to, żeby obwiniać ten rząd i tak dalej. Ja mogę tylko obwinić ministra obrony narodowej obecnego za to, że nie zwracam na takie rzeczy uwagi. Tasy, trzeba tą ustawę przepracować, bo poza częścią wojskową powinna być ta część, część w ogóle generalnie cywilna w cudzysłowie, czyli wypadek, co robimy na wypadek W. Proszę Państwa, dla mieszkańców Warszawy, zresztą mieszkacie w różnych miejscowościach, pewnie więc spuścił siebie. Proszę mi powiedzieć, jakie są drogi ewakuacyjne z Warszawy? Zawsze jest w godzinie w.u. jest sytuacja, w której prawie wszyscy uciekają. No uciekają po prostu, jak dalej, od działań wojennych, więc uciekają z miast. Przy bombardowaniu, przez bombardowaniu mostu Warszawa, a to należy założyć, czy dróg dojazdowych, to też należy założyć, Warszawa się całkowicie zakorkuje. Jak uciec? Którędy? Jakie są, jak chronione są ujęcia wody? Szanowni Państwo, dobrze, wyjdźmy z Warszawy. Niejakie cztery lata temu, wraz też nie chcę wymieniać, bo nie wiem, czy sobie życzy ta osoba w ogóle, w swoim radiu robiliśmy taką akcję zatrzymania budowy chińskiej fabryki akumulatorów dla samochodów Izera, chyba to było nawet, w, pod Wrocławiem, w miejscu głównego ujęcia wody pitnej dla Wrocławia. Ta fabryka ze całej specyfikacji miała odpady, które są zakazane nawet w Unii Europejskiej, nie mówiąc już o stadach zjednoczonych. Udało się to zatrzymać, ale ile takich miejsc jest? Nie mówiąc o tym, że dostaje cały czas zdjęcia od ludzi, którzy mogą sobie spokojnie podejść do stacji transformatorowych, do ujęć wody, które teoretycznie są strzeżone jakąś kamerą czasami kamerą czasami tylko na kłódkę, gdzie z, można to, tak prawdę mówiąc, mogą sobie robić zdjęcia pod tym i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, Są również w miejscach, gdzie czasami tak jest, tak trudno dostępnych, co wydaje się, że są schowane, ale nie. W miejscowości Sandy, w, w niedaleko Londynu, jest główna jakby to Państwu powiedzieć, to to jest taka główna podstacja, no nie tylko ona steruje całym praktycznie życiem tego małego miasteczka. Ona jest właściwie w parku. Można tam podejść, spokojnie, ludzie chodzą, nikt nie mówi o robieniu zdjęć. Ale jest to takie miejsce, tak to zostało zrobione, że nie ma stamtąd jak uciec, ponieważ z jednej strony jest duży wąwóz z torami kolejowymi i jeden mostek. Z drugiej strony jest, też są niezbyt możliwe do przejścia tereny. Także nawet jest to cały czas monitorowane na żywo. Także jakakolwiek próba interwencji nieautoryzowanej natychmiast kończy się interwencją sił bezpieczeństwa, jakichkolwiek sił bezpieczeństwa, a próba ataku na to jest praktycznie próbą samobójczą, ponieważ bardzo łatwo to jest obronić. W takich miejscach dobierają to Anglicy. Dalej, kwestia łączności. Ja cały czas mówię: w kraju, w którym nie ma właściwie łączności w tej chwili przewodowej, a niektórzy twierdzą, że jest łączność i tak dalej, można to, ale jest tylko wojskowa. Nie wiem nawet, czy policja ma tego typu łączność wojskową na wypadek W. Przypuszczam, że w niewielkich jednostkach policyjnych nie ma tego, więc oni będą ślepi i głuś. Dalej, dystrybucja żywności. To jest podstawa, dystrybucja wody i dystrybucja żywności na wypadek wojny. Inaczej ludzie giną nie na skutek działań wojennych, ale na skutek paniki i na skutek po prostu braku, braku zaopatrzenia, w tym również zaopatrzenia lekarskiego. W tej ustawie nie ma ani słowa na ten temat. W miastach tego typu, na przykład jak Wrocław, czy aglomeracja Katowicka cała, czy Poznań, Szczecin, Trójmiasto, nie mówiąc już oczywiście o Krakowie czy w Warszawie, jest to warunek sine qua non powodzenia jakiejkolwiek obrony ojczyzny. Proszę Państwa, e, ja twierdzę, że tak naprawdę w tej chwili to 300 tysięcy ludzi można wysłać, nawet bilion ludzi na front, jest to mięso armatnie, ci ludzie zginą w przeciągu pierwszych 24 godzin walk, zakładając wejść przy wejściu. Zakładając, że wejście będzie sił konwencjonalnych. Natomiast jak każda wojna, jak pokazuje to historia, no już powiedzmy od 1990 roku nie będę już szedł dalej każda wojna zaczyna się przede wszystkim od ataków lotniczych, ataków rakietowych, i te ataki niszczą dokładnie całą infrastrukturę. Tak było w Iraku, w Afganistanie. Tak samo, robili, tak samo robią Rosjanie na Ukrainie. Tarcze przeciwlotnicze są oczywiście skuteczne i trzeba je mieć, tylko że wystarczy w tej chwili 10% rakiet dochodzących do celu, aby po prostu Polskę sparaliżować, podzielić na pół. Każdy atak zresztą od strony Rosjan, bo to rozpatrujemy, będzie atakiem na linię Wisły w celu podzielenia Polski i wyeliminowania wszelkich sił dowódczych. Potem mogą zaatakować Zaatakować konwencjonalnie i te 300 tysięcy ludzi zbędzie to w pułapce, nie mówiąc już o tym, że pozostałe 30 milionów będzie wystawione dokładnie na strzał. Kto zajmie się bezpieczeństwem w tym czasie? Proszę Państwa, wojna budzi zawsze najgorsze instynkty we wszystkich, a więc są szabrownicy, są jacyś inni. Praw. Są jacyś inni, są również ci, którzy będą z tego korzystać, są oddziały dywersyjne, które gdzieś tam będą czekać, tak to się w tej chwili robi i prawie każda armia ma przygotowane tego typu oddziały działające na terenie wroga, Jest po, po, nie chcę tu wprowadzać szczegółów, ale kiedyś sam uczestniczyłem w projektowaniu pewnego rodzaju historii takich jak safe house dla oddziału do, oddziałów dywersyjnych mających własne cele. Na terenie przeciwnika. Proszę Państwa, kto przed tym zabezpieczyć? Jakieśkolwiek siły wewnętrzne? Kiedy powiem na WOT-u, usłyszałem, usłyszałem tutaj, że WOT jest jednostką operacyjną i pójdzie na front. Wszyscy ładnie chcą iść na front w tej chwili. Wszyscy chcą zginąć, proszę Państwa. To jest jakaś totalna, totalna paranoja. Problem polega na tym, że obrona ojczyzny polega przede wszystkim na ocaleniu jak największej ilości obywateli tej ojczyzny bez względu na to czy jest w mundurach czy, czy jest w mundurze ten obywatel czy bez munduru i zadania jak największych strat atakującemu wrogowi u nas jest odwrotnie ja widzę że według tej ustawy proszę naprawdę ją przeczytać sobie to jest na przykład na stronie to jest na stronie sip.lex.pl akty prawne dziennik ustaw obrona ojczyzny znajdziecie to łatwo łatwo tu jest szereg definicji. Wszystko, jak się przeczyta, dotyczy to tylko i wyłącznie kładź mundur, dostaniesz karabin i ci strzelać. Tylko tyle. Natomiast całej reszty nie ma. Proszę Państwa, nie wszyscy pójdą do wojska, bo nie wszyscy się nadają, żeby pójść do wojska. Niektórzy będą też bronić się przed tym. To jest normalne. To jest normalne. Ja wiem, że trzeba zapewnić siłom zbrojnych odpowiednie pole działania. Proszę, autorzy tej ustawy o obronie ojczyzny, to jest ustawa pisowska, ustawa dumna, ustawa błaszczaka. Ja Nie, Kaczyńskiego. Błaszczaka? Kaczyński twierdził, że to jest jego ustawa, że to jest, a, a. Ustawa, że to jest jego pomnik. A. Więc to jest a, gorzej. to jest to pomnik. To, to w, w takim razie to jest jego nagrobek, moim skromnym zdaniem. No, nagrobek też jest swoistym pomnikiem, prawda? Bo tak to trzeba chyba nazwać w tym momencie. Dlatego że. No dobrze, proszę Państwa, ja mogę się kręcić w kółko i powtarzać w kółko. Od początku nazwałem to ustawą o armatki. Tutaj nie ma absolutnie nic na temat działu. Ja wiem, że każdy może w tej chwili powiedzieć, że jak przyjdą Rosjanie, to nie wiem, staniemy się niewolnikami i będziemy gryźć trawę. Problem polega z tym, że część tą trawę będzie. Ale to, pod... gryźć. Ale podaj, to podajmy, podajmy konkretne dane. Ja to pozwolę sobie uzupełnić. Według Leo Mureja, psychologia wojny. To jest taka popularna książka opowiadająca o tym, jak walczą, żeby ludzie zrozumieli, bo to się tak mówi, że wojsko walczy. Współczynnik faktycznego udziału żołnierzy w walkach dla zwykłego wojska poborowego i to takiego, które trenuje rok minimum dwa wynosi około 20%. Tam jest taki rozdział: kto walczy dla zwykłych wojsk. Takim przykładem, który jest tam podany w tej książce, jest, bo tam opisują jak to wygląda, że po słynnej bitwie pod Gettysburgiem w 1863 roku, w wojnie secesyjnej, wojnie pomiędzy południem a północą Stanów Zjednoczonych, kiedy południe chciało się odłączyć. A północ chciała e, podporządkować sobie to południe i zakazać tam niewolnictwa. Bardzo e, złożona sprawa. Tak naprawdę e, nie jesteśmy od tego, żeby dziś analizować wojnę secesyjną. Chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie tego, że e, na ziemi leżało 24 tysiące załadowanych karabinów, i 18 tysięcy z nich miało dwa ładunki w lufy. E, po prostu żołnierze ładowali i przeładowywali swoją broń, ale udawali tylko, że strzelają i teraz jest pytanie skoro tak przeszkolone oddziały mają 20% udziału pytanie ile będzie strzelać w OCie? w wojskach obrony No to jest, to jest generalnie pytanie o wod bo tak prawdę mówiąc to Tutaj, Ale tutaj chodzi o to wszystkiego. Proszę Państwa, wojska operacyjne, nie, wojska to nie mogą być tylko wojskami operacyjnymi. Dobrze, wojska operacyjne mają w, w zasadzie w trakcie, w mają do, do wykonania zadanie odparcia, czy, czy, czy zatrzymania, być też pokonania przeciwnika i nie mają czasu na zajmowanie się ludnością cywilną. Zawsze istnieją wojska wewnętrzne, które, tak jak Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych, które na wypadek klęski żywiołowych... Czy, tam się tutaj w tej ustawie też się mówiło o klęskach żywiołowych, ale na wypadek, na wypadek wojny ich zadaniem jest właśnie zrobienie dokładnie porządku na tyłach, zabezpieczenie tyłów, i zabezpieczenie jak największej i ochrony i uratowanie. Proszę, żeby nie było właśnie szabrowników. żeby. Tak nie... i, i uratowanie jak największej ilości ludności cywilnej, proszę A Państwa. nie wysyłanie jest na to... front. No właśnie, a nie, Podajmy... a nie pchanie na front wszystkich. Poda... Podajmy są. Jest... Sam... No no proszę. Nie, chciałem powiedzieć, że 10 wyszkolonych psychopatów ma większą pod kontrolą, oczywiście ma większą wartość bojową niż takie, niż 100 osób w tej chwili ganiających, z... to zresztą było widać w czasie wojny, na przykład w byłej Jugosławii, gdzie najemnicy, których w pewnym momencie wynajęło państwo chorwackie dokonali tego, czego nie mogła, pospolite ruszenie chorwackie nie mogło zrobić, czyli odbić po prostu terytorium z rąk sermów i tam przewaga... Oczywiście, że tak. Zresztą, przymysła, historia tych wojen właśnie, w wieku pod koniec wieku XX i na początku XXI pokazuje, że rzeczywiście, jeśli jest pewien system obrony czy system, w którym są włączone władze cywilne i ta ludność cywilna wie, co ma robić, tak dokładnie jest dokładnie zabezpieczona, te wojny mają, te wojny mają szansę na... No, tam największe przetrwanie właściwie, o to, o to w tym wszystkim chodzi. Wszyscy się tutaj powołują, wtedy Kaczyński, Błaszczak, jak pamiętam, też się powoływali na to Izrael, Szwajcarię i tak dalej, ale to nie ma nic wspólnego. Ta ustawa nie ma nic z tym wspólnego, proszę Państwa, ponieważ w ustawach izraelskich Poza tym, że prawie każdy służy w wojsku, jest cała masa położony nacisk właśnie na, na to, jak się zachować w czasie wojny, na edukację, na zabezpieczenie dróg, dróg ewakuacyjnych, żywność, woda to jest bardzo ważne i te wszystkie historie. U nas, u nas, proszę Państwa, teraz ktoś powie, że ja daję jakieś tajne informacje, ponieważ jak dostaję zdjęcia właśnie z ujęć dróg wody dla miasta, z ujęć wody dla miasta bądź też różnych innych takich. E, Strategicznie bardzo ważnych punktów, które pozwolą przetrwać miastom. A przykład no to jeżeli ja dostaję, każdy może te zdjęcia zrobić. Nawet jeżeli tam jest jakaś jedna, biedna kamerka, którą nikt nie obserwuje na bieżąco. Miejsca, do których bardzo łatwo wejść z każdej strony, bo to jest jak zwykle na wejściu. I to, to jest trochę tak jak u Barei, skoro takie strzeżone, to gdzieś tam musi być dziura, żeby robotnicy szli na piwo. No mniej więcej tak jak to było w, 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 w Zmiennikach. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten serial. To jest takie właśnie powiedzenie. Polska potrzebuje ustawy o obronie ojczyzny, ale to ma być kompleksowa ustawa o obronie ojczyzny, bo jeżeli twierdzi się, że obowiązek, że jest obowiązek obrony ojczyzny, to dotyczy on każdego, bez względu na to, czy będzie on, czy będzie on w wojsku, czy nie, ale w tej ustawie tego nie ma. To może być ustawa, którą sobie wydaje dla monu o obowiązkach nie obronie ojczyzny, tylko o obowiązkach żołnierzy, czy o działaniach na wypadek W na rzecz wojska, ale tylko na rzecz wojska. Wtedy nie miałem do tego problemu, tylko że jeżeli, ja jak powiedziałem czytam zakres przedmiotowy, jest 21 punktów dotyczących tylko i wyłącznie sił zbrojnych wraz z groźbami, co się stanie. Jeżeli tym siłom zbrojnym nie pomożemy, to wychodzi na to że, to, że to jest ustawa, jak nie wiem, wprowadzają stan wojenny od razu, czy coś, czy pozwala, czy pozwala to na to, żeby tych biednych ludzi, cywilów za, zagonić do jakichś obozów, cokolwiek z nimi zrobić, nie wiem. Nie wiem, albo, ale, z tej, ale z tego wszystkiego i z samych tych przygotowań wynika, że wojsko będzie miało zabawki, niektóre jednorazowe. Bo jak już powiedziałem, sytuacja jest taka, że można nakupować sobie nawet 2 dwa, nawet dwa tysiące czołgów Abrams, ale jeżeli nie ma obsługi. Jeżeli obsługa jest jedna na trzy czołgi, to one nic nie zrobią. Poza tym jeszcze nikt nie sprawdził, jakie, czy kto, jakie mosty te Abramsy przepuszczą, bo nie wszystkie, nie wszystkie mosty wytrzymają przejazd Abramsów. To już inna sprawa, nieważne. To nieważne. Jeżeli mówi się o, o, o tarczach rakietowych, to nie jest tak, że wystawi się koło Warszawy trzy czy cztery stanowiska, czy powiedzmy jest nawet piętnaście stanowisk. To nie o to chodzi. Ja przypominam, że to trzeba sięgać również do historii, że w roku 1941, szanowni państwo, w roku 1941 brytyjscy, w roku 1940, i 1941, czyli brytyjska obrona przeciwlotnicza polegała głównie na cywilach, a nie tylko i wyłącznie na wojsku. Przecież ta sytuacja obrony przeciwlotniczej, gdzie oni na dachach siedzieli, patrzyli i tak dalej na tych raczuki, zwykli, normalni ludzie, włączeni, włączone zostały do tego również kutry rybackie. To pokazało, jak całe społeczeństwo potrafiło się zmobilizować i to pomogło. Pomogło w sumie Anglikom wygrać tą, wygrać tą bitwę. Tego u nas nie ma. U nas się mówi wprost i zresztą jest taki odbiór społeczeństwa. Bo słyszę, czytam to w niektórych komentarzach, szczególnie na przykład pod tą apką, że skoro żołnierze płacą, to niech idą walczyć. To jest bez sensu. Dziwi się, że żaden z dziennikarzy się tym jeszcze nie zajął. Bo jeżeli, bo rzeczywiście sytuacja jest taka, jaka jest. Nie chcę w tej audycji straszyć, to nie chodzi, ja na ogół nie straszę, więc nie chcę mówić o sytuacji międzynarodowej, o tym, co się dzieje. Ale możemy stanąć. I to całkiem niedługo, no oczywiście nie jutro, nie pojutrze, ale dwa lata, trzy lata, możemy stanąć wobec sytuacji, w której ustawa o broni ojczyzny będzie potrzebna, ale na miłość boską nie taka. Bo ja mam wrażenie, że Kaczyński z Błaszczakiem i ta jego, to jego dziecko, ta ustawa o broni ojczyzny, czyli. Czyli ustawa o mięsie armatim służy wymordowaniu jak najwięcej i największej ilości społeczeństwa. Niestety, proszę Państwa, ja wiem, że to dopiero trzy miesiące, ale od tego powinni zacząć. Zakupy zakupami. Tak jak powiedziałem, to, to zresztą ja nie mam pretensji do tych strażaków, bo oni wymagali od nich po prostu, żeby cokolwiek zrobić i zrobili to tak jak myślą, ale proszę mi wierzyć. Do wszystkich mieszkańców Warszawy, uciekajcie z piwnic. Nie wchodźcie do piwnic, bo zostaniecie uwięzieni i zginiecie. Piwnice nie są schronami, szczególnie na nowych osiedlach. Te domy się złożą, cała infrastruktura, infrastruktura i uzbrojenie tego wszystkiego w elektryczność, w gaz, co tam jeszcze jest w wodę, wybuchnie od razu. Wszyscy zginiecie. Według tej japki, idźcie do piwnicy. Idźcie do piwnicy. To jest totalna, totalna bzdura. Proszę jechać na miasteczko WILADów i zobaczyć garaże i piwnice, jeżeli tam są w niektórych w Warszawie, i zobaczyć to jest w ogóle śmierć. Wejście tam, tym bardziej, że to jest budowana na, na dość płytkich rzeczach. Kwestia szpitali, proszę Państwa. To jest W sumie to jest takie dziwne, bo mamy nieźle opracowane procedury. Dlatego, że przy okazji wizyt najwyższych, takich jak prezydentów i innych wizyt najwyższych, których też przygotowaniach i zabezpieczaniu uczestniczyłem, jest zawsze pokazane szpitale, najbliższe szpitale po drodze przejazdu, które mogą mają służyć w objęciu, mają służyć w wypadku jakiegoś, no w jakimś wypadku nieprzewidzianym. Zawsze są takie szpitale i tak dalej. A ja mam pytanie: kto wie w Warszawie na przykład, do jakiego szpitala się udać? Jakiś szpital będzie odpowiedzialny za swój region wojewódzki według, według NFZ-u, przekalkulujemy NFZ. Przecież to jest totalna bzdura, bo na przykład kobie trzeba będzie jechać trochę dalej, bo na przykład jest ginekologiczny szpital. Oczywiście można jechać do ginekologicznego, ale ginekologiczny nie przyjmie, bo jest wyspecjalizowany wszystkich. To jest właśnie to. Nie mówiąc już o tym, że powinno się także stworzyć grupę służby zdrowia, do. Obsu do... Do leczenia ran wojennych to jest zupełnie inna medycyna. Amerykanie mają taki cały korpus ran, do leczenia ran wojennych, to jest zupełnie inna medycyna. Lekarz mi jeden opowiadał, że to jest nawet, jeżeli jest doświadczonym chirurgiem tutaj, w czasie pokoju, to jak był w Afganistanie czy w Iraku, spotykał się z rzeczami, o których w ogóle nawet nie miał pojęcia i to są specjalne, to są specjalizacje w, na medycynach zachodnich. Nie wiem, czy u nas taka jest w ogóle, czy istnieje. O tym się nie myśli. Tak jak już powiedziałem, to, co będzie najgorsze w tym wszystkim, to są trzy rzeczy. To, czego nie ma nawet, to czego o tym nie myśli, to jest łączność między ludźmi. Proszę mi wierzyć, że dzisiejsze wojny zaczynają się od paraliżowania Wi-Fi przede wszystkim. Znikną internety, znikną wszystkie media społecznościowe, czyli łączność między ludźmi. Rzecz druga, zaopatrzenie tej ludności w żywność. I trzecia zaobatrzenie medyczne. Żywność, ja rozumiem żywność i wodę. Tego nie ma. Nie ma obowiązku tworzenia schronów bądź też takich magazynów, miejsc przetrwania. Jeżeli mówicie, że to jest ściśle tajne, to jest to, to te magazyny są chyba tylko dla klasy politycznej, które o tym nie mówi, bo ja wiem, że są tego typu rzeczy, natomiast zwykłym społeczeństwem nikt się nie przejmuje. To nie może być do końca ściśle tajne. Oczywiście nie należy pisać adresów i tak dalej, należy to chronić. Ale w wypadku ciekaw jestem, w jaki sposób zostanie zaalarmowane, zostanie zaalarmowane społeczeństwo o tym, co się tak naprawdę dzieje. W wypadku ataku na Warszawę nie będzie już żadnego prezydenta, który wygłosi przez radio radiokomunikat, dlatego że tego radia nie będzie, bo bardzo łatwo w tej chwili, w tej sytuacji, tymi środkami bojowymi zniszczyć właśnie komunikację, a więc musi być sposób alternatywny. To może warto wrócić nawet do czasów rzymskich, proszę Państwa, żeby ja nie potrzebowali około tygodnia do półtora tygodnia, żeby zawiadomić Rzym z tego, z co się dzieje akurat na terenach podbijanych, terenach Wielkiej Brytanii. Potrafili to zorganizować, nie mając Wi-Fi, nie mając elektryczności, łączności, internetu i tego wszystkiego. W Berlinie, jak już mówiłem, mniej więcej co półtora kilometra do dwóch kilometrów są budki telefoniczne, które działają. które działają. Wystarczy podnieść słuchawkę i tam jest system, czy na wypadek w łącznością na ziemię, ziemną, kablową, której się nie da zniszczyć. Oni zakładają, że zostanie zniszczona łączność Wi-Fi natychmiast. Zresztą od tego zaczynała się zawsze wojna w Iraku, Libii i tak dalej. Od nalotów. Amerykańskich, które przy okazji za pomocą od rozspylania, od rozrzucania i wybuchów odpowied odpowiednich środków, paraliżowały właśnie e, propagację łączność Wifi czy stacje czy stacje. Ale to biologii. ustalmy. To znaczy, że PiS, że nie było że PiS zostawił Polskę kompletnie nieprzygotowaną do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, że w momencie. Ja że w momencie, w którym doszłoby do takiego ataku, mamy pełen chaos związany z wyłączeniem łączności. Mamy mięso armatnie, które nawet prawdopodobnie będzie, przepraszam za określenie, jeszcze większy burdel niż był w pierwszych dniach września 1939, w którym w pewnym momencie. Młodych mężczyzn, którzy czekali na przydział. Pułkownik Umiastowski skierował na wschód Polski oni się błąkali po drogach. Ja to wiem akurat z relacji mojego dziadka, który był przedwojennym oficerem i który szukał jednostki po całej Polsce. Bo, bo po prostu był taki bajzel w tych w... I, i, I się nie uchylał, tylko chciał znaleźć tą jednostkę, chciał dostać przydział, chciał, chciał walczyć i nie dało rady. I wygląda na to z tego, co pan mówi, że tak naprawdę uchwalono ustawę, która ma wymiar tylko czysto propagandowy i ewentualnie e e e e tworzy jakieś zręby struktur na potrzeby stanów wyjątkowych i wojennych, ale bez, bez faktycznej wojny. Tylko bez. Poza, poza propagandą, to oczywiście ma ustawę koprogramową. Ona tworzy niezręby, ale ona po prostu zapędza ludzi zdolnych do czegokolwiek. Do wysiłku fizycznego, do tego, żeby szło dało się zabić. To nie jest ustawa o obronie ojczyzny, to jest ustawa o mordowaniu ojczyzny. I tak ją trzeba nazwać. Tą ustawę trzeba znowelizować, nie wiem, zmienić, trzeba dodać do niej całe kilkanaście punktów, i wtedy ona może nosić mianę o obronie ojczyzny, bo to jest ustawa o obowiązkach społeczeństwa wobec wojska. To bardziej tak znaczy. Powiem, powtarzam, proszę to przeczytać, proszę dokładnie przeanalizować. Przedmiot regulacji, artykuł pierwszy, czyli e, co ustawa określa. A więc tutaj na przykład jest zasada współpracy z organizacjami proobronnymi. Jakie to organizacje proobronne, co to oznacza? Co to oznacza? Co? Bierzemy grupy rekonstrukcyjne i współpracujemy, i grupa rekonstrukcyjna ma pójść i zająć, się takim, taką, zająć się zabezpieczeniem takiej dzielnicy jak Mokotu, przecież to jest chore. Przecież to jest chore. No I tu mamy takie rzeczy: zasady i sposób wyróżniania żołnierzy oraz podnoszenia przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej, zasady utrzymywania uposażenia innych świadczeń przez żołnierzy. Punkt czternasty: zakres odpowiedzialności majątkowej żołnierzy. To jest ustawa o obronie ojczyzny? No proszę pomyśleć, proszę państwa. O, tutaj jest siedemnasty: inne formy spełniania obowiązku obrody ojczyzny. formy te polegają na tym, że na, jak się to przeczyta, że jeżeli wojsko coś chce, to trzeba im dać. Od garka do samochodu. Dobrze, no, państwa, to jest totalna paranoja. To jest totalna paranoja. I teraz ktoś myśl. Teraz chciałem no, się proszę. odwołać do pańskiej wiedzy jako szpiega, oficera tajnych tak. służb, który zaczynał w kontrwywiadzie, był w wywiadzie. Czyli ma pan, jak powiedzieć, był pan i w obronie, i w ataku? Po obu stronach Czy, Laden. Tak. Czy to, co zostało zrobione, bo ja mam wrażenie, że PiS swoimi ośmioletnimi rządami po pierwsze doprowadził do tego, że na koniec tych ośmiu lat rządów, w sytuacji, w której kiedy obejmowali władzę, były analizy i jawne, i niejawne, które wprost mówiły o możliwym konflikcie zbrojnym między Polską a Rosją w roku 2024-2025, czyli dokładnie napaści rosyjskiej na Polskę, bo o takim oczywiście scenariuszu mówimy. I oni doprowadzili do tej sytuacji, że kiedy oddają władzę, nie mamy tej tarczy antyrakietowej. Czyli, krótko mówiąc, poza Warszawą reszta Polski, a Warszawa też dostanie, dostaje po prostu tymi atakami rakietowymi. To jest raz. Nie mamy tak naprawdę, jak ja patrzę, no mamy, mamy świetne plany kupowania jakiegoś uzbrojenia, to jak ja jeszcze na ile rozumiem, to raczej bardziej ofensywnego niż defensywnego. I ja nie widzę żadnej logiki, no bo właśnie ludzie nie, nawet była taka szokująca dla mnie rzecz, że w 2022 roku Maciej Wąsik zrobił publiczne liczenie schronów. Co dla mnie było już po prostu szokujące, żeby się przyznać w taki sposób publicznie, że my nie wiemy, ile mamy tych skronów i do czego, że to w ogóle poszło, tego typu informacja, że w ogóle mogła pójść w eter. Ja mam wrażenie, że. Yy... Polska jest po PiSie. Mówmy się, to jest niecałe 100 dni rządu Donalda Tuska, ale że ten stan po to jest po prostu stan, w którym kompletnie nie wiadomo, co robić na wypadek godziny W, w którym po prostu nastąpiłaby płacz, klęska, brak połączeń, głód, brak żywności, brak wody. Taki stan. I Oczywiście, maja że tak. maja, tylko moje pytanie, na ile pańskie doświadczenie mówi, że to, co zostawił nam PiS, bo to już, że zabrakło mi tego zdania, na ile to jest e, po prostu niekompetencja, na ile to jest świadome e, działanie rosyjskich służb, które po prostu zaplanowały tego typu wynik rządów PiS-u? wolę myślę, że to jest niekompetencja i propaganda, i głupota, niż to, że to jest świadome działanie rosyjskich służb. Ale niestety służby, szczególnie rosyjskie jest ta. Tak, że bardzo często wybierają na różne dziwne stanowiska sprawcze ludzi, którzy są głupi, niekompetentni, ale za to bardzo dyspozycyjni. To niech będzie taka odpowiedź. Od tego jest kontrwywiad, który powinien działać. Totabene, ja nie wiem, bo o tym się w ogóle nie mówi. Wszyscy zasłaniają się tą ściśle tajnością, co jest idiotyzmem. Ale ja, ja o tych sprawach mówiłem już w 2016 roku na wykładach na Uniwersytecie w Łodzi. O tych sprawach również mówiłem. Wtedy. Nikt na to niestety nie zwrócił uwagi od tego czasu, natomiast rzeczywiście nakupowano całą masę broni, z którą dokładnie nie wiadomo co zrobić. Bo podstawową zasadą jest to, było widać również w Iraku, gdzie niewielu Amerykanów pokonało, pokonało dość duże jednostki irackie, no ale jeżeli uzbrojony w nowoczesny karabin żołnierz iracki wyskakiwał, wychylał się, strzelał bez sensu z tego karabinu, z karabinu, z karabinu maszynowego, trzymając go w ten sposób, o tak nad sobą, strzelał, wystrzeliwał, no to normalny żołnierz poczeka, aż mu się magazynek skończy i strzela i koniec tego żołnierza po prostu. To jest mniej więcej tak, to odbieram ten hurra taki, nawet nie hura, patriotyzm, jak to powiedzieć, no, taki idiotyzm. Natomiast to, co pan mówi, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Z punktu widzenia. Konowiadowczego to Polska jest całkowicie niezabezpieczona. Uważam, że te wszystkie eksperymenty, jakie zrobiono na armii, na wojsku, na systemie obrony, które dokonano zapisu, począwszy od Baciarewicza, skończywszy na błaszczaku, są po prostu dla tej polskiej armii śmiertelne i efektem jest ta ustawa z 11 marca 2022 roku nazwana Szumnie o obronie ojczyzny. I dziwię się, że ten że obecny Marszałek nie, z, nie zwrócił na to uwagi, i że to w ogóle ogłosił ten tekst jednolity może być, bo po, to powinna być ustawa do przepracowania. Oczywiście nasi biedni posłowie, jak zwykle, żeby się czuć ważnym, zaczną mówić, że to są takie tajne, ściśle tajne rzeczy, ale część tajne zostawmy. Ludzie muszą wiedzieć, co robić. Proszę Państwa, zawsze tak jest nawet w klęskach żywiołowych, że większość ofiar dobrze. Ataki terrorystyczne. To jest ta najlepsza sprawa w ogóle. Proszę Państwa, w wyniku ataku terrorystycznego ginie stosunkowo mniej osób niż w wyniku paniki. Po ataku terrorystycznym. Proszę mi wierzyć, ja za pomocą zwykłych petard jestem w Warszawie, w stanie w pewnym miejscu w określonej godzinie przeprowadzić atak. Oczywiście zaraz mnie zamkną za to. Nie mam zamiaru tego robić, tylko teoretycznie. Nawet zakładając, że kręcę film, czy piszę scenariusz, czy piszę książkę, w którym nikt by nie zginął w momencie wybuchu tych petard. Natomiast prawdopodobnie ofiar byłoby, można byłoby dojść do tysiąca ofiar na skutek paniki, Komisji. zakorkowania tego wszystkiego, braku dojazdu służb, zawałów serca, różnych innych historii. I tak się stanie przy Jeżeli będziemy tak stosować i tak myśleć o obronie ojczyzny, jak myśli ta, ta cholerna ustawa o mięsie armatnim, to tak się stało ale, ale, ale to jest, pamiętam, rok 2001, tygodnik wprost i pamiętam wysłanie funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który usiadł na naszej recepcji. To nie jest żart, drodzy Państwo, to było po 11 września. Wtedy jeszcze sporo korespondencji przychodziło do redakcji e, i on sobie usiadł, i e, poinformowano nas, że on będzie rozcinał. E, on nie był w żadnym specjalnym kombinezonie ochronnym, że on będzie sprawdzał, czy te listy, które przychodzą do nas, nie zawierają wąglika albo czegoś jakiś trucizn. Ja dostałem na poduszmiech i powiedziałem, że je ten pan dotknie mojej korespondencji, to będzie miał sprawę. No, bo to chodziło o to, że no ludzie wtedy jeszcze wysłali naprawdę sporo ciekawych rzeczy tradycyjnymi pismami. Natomiast to miało być to, że oni w ten sposób chcieli chronić rzekomo dziennikarzy przed zakażeniem. Ja pamiętam, że ja mu powiedziałem wtedy jedną rzecz, że jeżeli on jest taki, naprawdę chciałby popomóc, to niech mu je zejdzie na dół i pilnuje parkingu. Ponieważ ten budynek jest zbudowany wbrew e, tym e, normom i nie ma ścianek działowych w, w parkingu podziemnym, i przy pełnym obłożeniu e, samochodami wystarczy facet z zapalniczką i szmatą, po to, żeby ten budynek złożyć po prostu e, jak, jak zapałkę. Wie pan w takich, jak, Panś... jak pan powiedział w redakcjach, to to oczywiste jest, tak, ponieważ weryfikacja ostateczna przesyłek. To, to jest weryfikacja ostateczna robi na ogół ochrona jakiejś tam placówki, redakcji, czy cokolwiek, ponieważ tam na poziomie poczty, nie. poczty już jest ta i tak zostało po 11 września np. przed Wielkiej Brytanii, że w magazynach poczty i tak dalej w poczcie są kontrolowane przesyłki nieotwierane, ale kontrolowane kontrolowane pirotechnicznie, kontrolowane czy nie ma tam narkotyków, czy jakichś dziwnych substancji na poziomie poczty. Na poziomie poczty, proszę Państwa, nie na poziomie dostarczyciela, ale w efekcie tej jakie są u nas, to jest ta słynna sprawa prywatna, gdzie dostarczono list prawda, kobiecie, która, no i ten list wybuchł. Pamiętacie, to jakaś była małżeńska historia, zdaje się, że to było rok czy dwa lata temu w Polsce. To jest ten przykład. To jest ten przykład, proszę Państwa. Nie wiem, czy ABW ma jakieś plany, żeby chronić ochrony właśnie ludności. Nie ma czegoś takiego jak kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, która częściowo powinna być jawna. Ludzie powinni wiedzieć, nawet przez wejście w internetu, co jest ważne, gdzie się mają schować, czego mają unikać. Ja już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Oczywiście, że w tego typu ustawie, gdyby była prawdziwa część, musiałaby być utajniona ale to te sprawy o których mówię powinny być ogólnie znane to jest tak że prewencja wywiadowcza, również czegoś u nas nie ma pojęcia prewencji wywiadowczej w ogóle Nikt o tym nie słyszał. Ja już nie mówię o ekonomii operacyjnej, ale to już nieważne. Też nikt już tego, nikt o tym nie słyszał. U nas tego nie ma, panie redaktorze. Prewencja kontrwywiadowcza, która jest wszędzie w każdym kraju i tam są sprawy jawne. Jeżeli się wejdzie na stronę FBI, a na stronie FBI ostatnio przeczytałem ostrzeżenie FBI przed, przed tym, co u nas było ściśle tajne. Przed na przykład tam było napisane, że są spółki wymienione jakieś firmy, które trzeba uważać, bo to są firmy rosyjskie, które mogą tam wchodzić, czy firmy chińskie, które mogą gdzieś tam wchodzić. To się pisze na stronie FBI. Dokładnie. Na co? Dokładnie. Podobnie jest, podobnie jest zresztą na stronach izraelskich wywiadu i tak dalej. Od tego są instytucje, od tego są te instytucje, by chronić społeczeństwo, a nie tylko siebie. A tylko siebie. Notabene zabewu nie będzie wielkiego problemu na wypadek W, bo Rakowiecka zostanie pierwsza rozwalona jakąkolwiek rakietą. Tam nie będzie stał żaden patriot. Także oni, jak zanim, oni nawet, jeżeli by na przykład atak nastąpił o godzinie 9.15, no to byłoby po ABW, nie mielibyśmy wtedy w ogóle ABW. Ale to, proszę Państwa, jest podury żart, ale tak to wygląda. Dotyczy to nas wszystkich. Bez względu na poglądy polityczne, bez względu na to, czy kochamy LGBT, czy nie kochamy LGBT. I dobrze, żeby posłowie, zamiast kłócić się, mówić o bzdurach, robić kretyństwa, w kółko gadać na temat równości, czy powinno się mówić gościom czy ministry zajęli się takimi rzeczami, bo w ataku równo zginie ministra, jak i, jak i ten, który nie lubi słowa ministra. Idealnie tak samo, o to chodzi. Proszę Państwa, dzieci, to jest też paranoja, przewakuacji. Co zrobić? Zmaj ludzie mają dzieci, zwierzęta, wydaje się, wydaje, że to są drobiazgi. Czy to jest nieważne? Nie, to jest bardzo ważne. Rozmawiałem wielokrotnie z ludźmi po takiej audycji radiowej na ten temat i ludzie mnie wręcz pytali, Różni zwykli ludzie. No tak, ale ja przecież nie zostawię pieska. No jak ja mam dwoje dzieci, mylę, a zabiorą do wojska, mam jeszcze pieska, no przecież ja muszę tutaj tego, co ja mam zrobić, gdzie ja mam pójść, niech pan poradzi. I tak dalej. To jest przerażające. To jest przerażające. W każdym razie, proszę Państwa. Jeżeli zobaczycie, jaką aplikację każą iść do piwnicy waszych bloków, waszych domów, to lepiej wyjść na środek ulicy i będzie najbezpieczniej. Będę brutalnie szczery. Jeżeli to będzie. Będzie atak jądrowy, czy atak, to i tak się zginie, nieważne. Ale jeżeli to będzie atak w miarę konwencjonalny, to łatwiej będzie przeżyć na środku ulicy, niż w jakiejkolwiek piwnicy warszawskiego budynku. Cały budynek się na Was zwali, chyba że budynek jest przystosowany jako skron. Ale już nie ma, bo tutaj koło mnie, blisko za malczewskiego, dalej w stronę Goszczyńskiego, był taki kompleks budynków i były skrony z lat 50. Ja patrzę, te, nie było mnie długo, to po tych, na tych schronów już nie ma. Na, ich, na, na tych stronach wybudowano nowy apartamentowiec, proszę Państwa. Tak to się dzieje. I ten apartamentowiec prawdopodobnie również jest niebezpieczny, bo to jest ta nowa technologia. Piwnice i garaże w środku są takie, że umożliwiają po prostu, jak powiedziałem, złożenie się budynku do środka. No tak to tak to jest. No. Tak to jest. Czyli, podsumowując, w po pis pisu mamy sytuację taką, że polska ma ustawę o mięsie armatnim, czyli o zagonieniu zdolnych ludzi do czegokolwiek na front, tylko nie wiadomo po co. I na dodatek w tym czasie nie wiadomo co się będzie działo na zapleczu, ponieważ nie ma łączności, nie ma nie ma tak naprawdę prawdziwych skronów, nie ma informacji o tym gdzie są skrony no bo tak jak pan powiedział, wysłanie ludzi do piwnic w, w, w dużej części miejsc może się po prostu skończyć tworzeniem grobowców, które, które będą zwiększały liczbę ofiar, a nie zmniejszały. No i takie, po, po, takie ostatnie zdanie podsumowania: to, to, to rozumiem, że to, że to jest chyba pilna sprawa, żeby jednak zacząć. Mówić, pisać nową ustawę, o, o tym razem, tak naprawdę, o ochronie ludności, a nie o, o właśnie, właśnie ustawę o czym? Ustawę o obronie ojczyzny, tak to się nazywa z podzielonymi prawie... rzeczami na sprawy wojskowe i sprawy cywilne. I to wszystko można zawrzeć w jednej ustawie. Powiem szczerze, nawet to można analizować, tylko trzeba dodać do niej jeszcze inne działy. I te przedmioty regulacji, i tak dalej, można ją nowelizować. Trzeba to przepracować od początku. Tak, panie redaktorze, to jest bardzo, bardzo pilne, szczególnie teraz. To jest bardzo, bardzo pilne, bo może się zdarzyć tak, może się zdarzyć tak, że żadna ustawa nie będzie potrzebna, jeżeli to będzie trwało tak dalej. I o tym powinna być dyskusja, a nie dyskusja o bzdurach, których jest. Coraz więcej, proszę Państwa. Ja rozumiem te wszystkie sprawy ideologiczne i tak dalej, ale powiedziałem, żyjemy w czasach. No niestety, każdy wiek ma tak, takie czasy. A chcę przypomnieć, że yy, prawie każdy wiek w Europie zaczynał się od wojen. Ten już trwa 24 lata, ten wiek. to już było po, po hekatombie I wojny światowej. Po wojnie rosyjsko-japońskiej, prawda, po różnych innych dziwnych... Po pierwszej wojnie światowej, po wojnach w Polsce o granicę. No właśnie. To, krótko mówiąc, pan, 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 pańskie doświadczenie mówi, że ludzi świeżbi. Tak, że ludzi świeżbi. Coś się dzieje. No, Prędzej czy później to się jakoś dziwnie skończy, tym bardziej, że wiecie państwo, ja powtarzam cały czas, wojna jest sprawą polityków i... W tej chwili dodam jeszcze wielkich korporacji, ale a nie ludzi. Ludzie tylko giną na wojnie. I wydaje mi się, że politycy i wielka kolbi, wielkie korporacje koniecznie chcą dostać jakieś wirtuj militari. militarii, no ale nieważne. O tym, o tym nie musimy to nie, to nie, korporacje, bo zawsze, zawsze, jest, zawsze jest, na samym końcu niestety, jest śmierć. Nie śmierć. No a na samym końcu jest śmierć, zgadza się. A to pan, to pan czy ja? Tak, panie redaktorze, tak, jeśli można, bo ja chciałem wykorzystać to do czegoś innego. Wczoraj był, oczywiście nie chcę mówić na ten temat, bo nie chodzi mi, ale przy okazji tego dnia żołnierzy wyklętych przyszedł mi do głowy taka rzecz. Proszę Państwa. Kto mi ktoś zresztą, z kimś już rozmawiał, rozmawiałem, z zwykły, jeden z zwykłych moich słuchaczy spytał, spytał o to, bo nie wiedział. Proszę Państwa, na temat zamachu na Heidricha nakręcono cztery filmy, łącznie z ostatniem Ha 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 o no, Heidrichu. Lidice, tam jeszcze Antropoid atakuje i antropoid. Mówimy o filu... zamachu, które dokonały czeskie służby specjalne. No dokładnie tam przeszkoleni przez Brytyjczyków agenci. No właśnie na, na kata i jest to tak w zasadzie jedyna akcja tego typu Czechów. Zgadza się, ale ta sprawa polega na tym, że w, na podstawie tych filmów i tych realizacji poszło w świat dość fałszywy obraz w ogóle generalnie, bo za. się strzelania, a nie, a nie, a nie, że, nie. Że, że akcja, zaraz, tylko zaraz dojdę do tego, doktorze, że akcja na Heidricha, to było wielkie bohaterstwo i tak dalej. Oczywiście było, ale tak prawdę mówiąc, to, to było w czasie, kiedy Niemcy wygrywali jeszcze, że Heidrich jeździł otwartym samochodem bez żadnych, bez żadnej ochrony poprzez dzielnice czeskie. A, czy a personel czeski łącznie z personelem administracyjnym pracował na hradczanach, i Hajdnik został zabity w miejscu, gdzie nie było praktycznie żadnego Niemca, to znaczy został ranny, i powiem szczerze, że ślepy komando zbytą akcję Ale, przeprowadził. Nie, nie, ale on zginął, nie. ale on zginął, jak pan pewnie doskonale wie, on zginął tylko i wyłącznie dlatego, że po nieudanym ataku dostał szału i zaczął gonić zamachowców. No i granat mu tam jeszcze w plecy, mu weszło, zginął zresztą na sepsy ubar. Zresztą to też jest inna historia, dobrze, ale to poszło w świat. Natomiast, proszę Państwa, o zamachu na kuczerę, i tutaj przyznam, że ja mam osobiste związki z niektórymi uczestnikami zamachu na kuczerę. Oni już nie żyją. Pamiętam, co opowiadali. I w zamachu na kuczerę nie był nie do wykonania. Ponieważ był to rok 1944, konkretne plany wobec Warszawy, on jeździł zamkniętym samochodem w otoczeniu wojsk w dzielnicy tylko i wyłącznie niemieckiej, gdzie Polaków nie było. Nie było nikogo, kto mógłby przeprowadzić jakikolwiek wywiad w miejscu pracy Kuczery, ponieważ tam byli sami Niemcy, tylko i wyłącznie weryfikowani Niemcy. Ale o zamachu na Kuczerę nakręcono w 1958 roku jeden jedyny film. Film biedny, bardzo dobry zresztą, genialny, ale film biedny, film czarno-biały, który nie sprzedałby się nigdy na Zachodzie. Zastanawiam się, dlaczego przy tej całej polityce historycznej nikt nie wpadł na pomysł, żeby teraz nakręcić w stylu zachodnim film typu hahaha, czyli Dice. Z amerykańskimi aktorami i tak dalej, być może nawet angielski reżyser. E, powiedziałem, ja nawet za darmo jestem gotów napisać scenariusz tego filmu. Nawet za darmo, nie chcę za to pieniędzy, ponieważ uważam, że ta akcja z punktu widzenia operacyjnego była nie do przeprowadzenia, ale się udała. Akcja na Heidricha i poszło w świat takie genialne, to powiedziałem, ślepy, kulawy komandos byłby w stanie zorganizować. A, a, a oni tak strzelili. Natomiast to, to, to jest oczywiście prawda, że my w tą politykę historyczną Polska nie umie. PiS przeznaczył na to setki milionów złotych, między innymi przez Polską Fundację Narodową, ale te pieniądze zdefraudowano, nie wydano ich z sensem praktycznie na nic. To możemy, ja mogę rzucić tę słynna akcja Totenkopf, czyli główka ona nawiązywała do tego symbolu umieszczanego na uniformach SS gdzie zgładzono nie tylko Franca Kuchera ale w ogóle około 100 niemieckich zbrodniarzy a ogólnie w latach 39-45 ja to pamiętam ponieważ pisałem do, na historię bez cenzury do naszego właśnie magazynu który polecam Pisałem tekst o polskich skrytobójcach, o tym, że byliśmy mistrzami świata w eliminowaniu zbrodniarzy niemieckich. To znaczy, nikt tych ludzi nie natłukł tyle, ile natłukli Polacy w czasie wojny. A akcja, o której Pan wspomina, przynajmniej jeszcze w XX wieku była przedmiotem analiz Mossadu, który bardzo tutaj analizował. Natomiast ja, pan ma, ja, ja mam. Z kolei rodzinne związki, bo pan Rajski, który tam był właśnie tym szefem tego wywiadu, był bliskim kolegą mojej babci i mojego ciotecz i jej brata, który nie przeżył wojny, Mieczysława Uniejewskiego-Matrosa, więc to są panowie, których ja jako dziecko jeszcze widywałem w domu moich dziadków, w, tak jako kilkuletnie dziecko. Ja tych ludzi znam, w sensie też nie tylko z opowieści, ale jakichś tam z fizycznych tych. Mieli bardzo ciekawe spostrzeżenia dotyczące wojny i tego. Pamiętam takie określenie, że te całe polskie akcje dywersyjne jakby tu powiedzieć, po latach uważali, że koszty dla ludności cywilnej nie były warte tego, co, co to było robione. No, w wypadku Kuczery było to o wiele bardziej warte niż... Tak, to było w akurat wypadku, Bo... To była również uderzenie w obronność, totalne uderzenie w obronność Niemiec. Ale przez te pokazanie im, że, tak. że są pokazanie im o tym, że nie są bezkarni. To, to, to. Poza tym pokazałby to, moim zdaniem, to światu cała paranoja Niemców i nazizmu. Przecież ta historia później z zezwoleniem Adolfa Hitlera i zezwoleniem Himmlera na ślub z trupem, bo przecież ta rzeczona koczery wzięła tak, ślub z Warszawie, trupem. I przecież to tak, w Warszawie. Zdjęcia były nawet. W Warszawie, tak, droga. Jest... Też tylko tę ten norweska narzeczona norweska, zaakceptowana przez specjalny komitet, ona była w ciąży. Ona była w widocznej ciąży i ten ślub z trupem. To też opisywaliśmy, ja do tej pory jestem zdziwiony, że tego ślubu z trupem nie ogarnął na przykład Quentin Tarantino, bo sama koncepcja zrobienia w czasie wojny ślubu z trupem, to jego zwłoki były wystawione w pałacu w Warszawie, przecież w tym jednym z pałaców w centrum Warszawy, gdzie można było mu oddawać hołd. No właśnie, Franz Kutschera w Austriach zresztą, ale dobrze, nie przedłużając, więc ja korzystam z okazji tutaj i powiedziałam, to nie chodzi o to, że jakiś Wroński napisze ten scenariusz tylko po to, żeby coś zarobić i mieć gdzieś zdjęcia, nie, chodzi o ten pomysł w ogóle. Z przyjemnością właśnie. bym taki scenariusz napisał, a pisać potrafię, szczególnie w sprawach operacyjnych, bo to trzeba byłoby zrobić od strony nieideologiczną, Jakiejś takiej powiedzmy, no nie wiem, hura patriotycznej, ale od strony operacyjnej pokazać po prostu to i w ten sposób. Jak, to, to, jak to... można było zgładzić faceta, który był nie do zgładzenia, czyli. Nie do zgładzenia chyba... i to, i to na, i to w miejscu, w którym była cała masa Niemców, ośrodki, tylko dzielnica niemiecka, żołnierze, koszary SS, uzbrojonych po zęby. Ludzie, którzy nie mieli tego uzbrojenia, potrafili to zrobić. Przy tym wszystkim, zamach na Heidricha, powiem szczerze, zamach na Heidricha, powiem na tak to była amatorka, leberko i gdyby nie zaciął i w dodatku nie też nie potrafili tego zrobić. Podobnie zresztą, jak Niemcy ze Stauffenbergiem nie potrafili zapić Hitlera. To, jest, a, to, to też umówmy um um się, że Hitler, Hitler miał naprawdę farta niesamowitego. Szanowni Państwo, ja sobie na koniec pozwolę właśnie polecić historię bez cenzury. Jak widzicie Państwo, spotkało się dwóch pasjonatów historii, bo nie da się zrozumieć współczesnej polityki bez znajomości historii. Po prostu nie da się nie da się zrozumieć pewnych procesów. Niestety ta znajomość polityki wśród polityk historii wśród polityków jest niestety bardzo słaba. Tutaj polecam koniec mitu Kościuszki. O tym właśnie, że ten taki najbardziej pozytywny z polskich bohaterów, akurat za powstanie Kościuszkowskie, powinien być odsądzany od czci i wiary, bo w ten sposób zniszczył państwo polskie, które, gdyby przeżyło jeszcze kilka lat, to może by się odrodziło pod wpływem wojen napoleońskich. A rozebrane do końca nie mogło się odrodzić. To już tak prosto. Koniec mitu Kościuszki. A ja jeszcze tutaj polecę, a propos II wojny światowej, tekst doktora Leszka Pietrzaka o tajemnicach brytyjskich archiwów, o tym, że w 2024 roku teoretycznie Anglicy powinni pokazać materiały dotyczące II wojny światowej, ale doktor Pietrzak stawia tezę, że i tak nic nie dostaniemy, bo i tak przedłużą na kolejne 25 lat. A tak naprawdę to nie pokazał niczego, co by było prawdziwe i pokazywało ich motywy którymi się kierowali w czasie II Wojny Światowej i przed nią, dlatego że byłoby to zbyt szkodliwe dla ich obecnej polityki zagranicznej. Tylko Polacy sobie robią krzywdę, pokazując swoje dokumenty wszystkim i to sami. Okay. Do zobaczenia. Do zobaczenia.